Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Dema, to jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Uncharted 4, Kres Złodzieja. Też się zastanawialiśmy. Trochę pieniędzy by się przydało, nie? Mimo wszystko. No zobaczymy, jak będzie z tym skarbem. Może coś tam chociaż dla siebie weźmiemy, ale to nie jest nasz priorytet. No i cały czas, słuchajcie, widzimy to na horyzoncie. Już od dawna nam to towarzyszy, ten widok. No i powiem wam, że jesteśmy już naprawdę bardzo blisko celu. Oho. Tak, musimy się przedrzeć przez Bystrzycę. Są jakieś kamizelki ratunkowe w aucie? No nie możemy tutaj zjechać, nie ma na takiej opcji. Spróbujmy jakoś tak. Tam, żebyśmy zeskoczyli, to by był koniec. Się przewrócili na pewno. Przejdźmy tutaj, na pewno nie tutaj coś tak. Znaczy, na pewno nie środkiem, bo tam jest mocny prąd. Nie prąd, tylko nurt. O, właśnie. Takie, być może właśnie przed sekundą też jakieś parę sekund temu, nie wiem czy to na nagraniu będzie widać, ale takie dziwne... Jednak prąd. Widzieliście takie być może mignięcia. To jest prawdopodobnie w grze. Być może konsola się przegrzewa, ponieważ Uncharted ma taki problem, że przegrzewa PS4. No nie dziwię się, patrząc na to, jak ta gra wygląda. Ale dobra, zastanawiam się, co takiego możemy tutaj zrobić? Bo nie podjedziemy przecież tędy. Nie wierzę w obszary bystrego nurtu. Wow! Co za podpowiedź! Nieprawdopodobnie mi to ułatwiło życie. Spróbujmy tak to objechać. Nie, to nie ma sensu przecież. No to co? Nie wierzę w obszar bystrego nurtu. Fantastycznie wręcz została podpowiedź sformułowana. Naprawdę bym się nie zorientował w pierwszym razie. Co, mamy wysiąść sobie normalnie? Jezus Maria, co to się wydarzyło? Dobra, wyświetlała chwilę zrobić cięcie i zaraz widzimy się z powrotem, jak to wykombinuję, dokąd mamy tak naprawdę tutaj pojechać. Albo wiecie co, jednak nie robię cięcia, zaryzykuję jedną rzecz na nagraniu, wierzę w obszary... Nie wierzę w obszary bystrego nurtu, dokładnie. Ale jednak wiadę, bo ta podpowiedź z jednej strony jest fajna, a być może jednak nam do końca nie podpowiada tutaj tego, co mamy zrobić, zobaczymy. Spróbuję się tak mniej więcej rozpędzić w ten sposób i zobaczymy... No, ja bym tego ruszył, się zaraz zakopię i się skończy. Oho, fajnie. Czekajcie, po tej skale sobie wjedziemy. Spróbujmy zrobić coś takiego. Dobra. Jest, odzyskałem kontrolę. Ale to już ładnie. Niedaleko. Nie masz przypadkiem zapasowych ubrań? Owszem. Fajnie. Są w samolocie. Nie fajnie. Tama, możemy przejechać przez wrota śluzy. Widziałem już u góry jakąś dźwignię. Tylko oczywiście tak nie wskoczymy, to było za proste. Jest, żeby mnie tylko ten nurt teraz w żaden sposób tu nie porwał. Oj! Już nie mogę cofnąć się? Nie, no mogę. Mogę, bez przesady. Skoczmy tutaj. O, to wygląda... Właśnie. Przyjaźnie. I to nawet bardzo. Sprawdźmy teraz ten punkt. Zaczynamy. Co, normalnie to otworzymy? Jezu, przecież to nas tak... Jak otworzymy, zaleje. Nie, dobra. Przecież to i tak tam przelatuje, znaczy przelatuje, przepływa wszystko. Dobra, spróbuję z drugą. Czy my tędy przejdziemy? Dobrze kombinuję? Tak. Świetnie. Powiem, że tak się świetnie bawię podczas tej gry. Mogłem to przewidzieć. Taka dobra jest ta gra, tak świetnie jest to wszystko zaprojektowane, że się nie da nudzić. To się takie tam motywy oczywiście w jakiś sposób powtarzają, ale one są na tyle krótkie, że naprawdę no, nie da się nimi zanudzić. To jest naprawdę tak fajnie wyważone, tak dobrze jest to zaprojektowane, że... No majstersztyk. Naughty Dog nie zawodzi wręcz. Niezła robota. Uncharted wszystkie, 4 części, no... The Last of Us. Ja mówię o jakichś innych grach starszych, choć starsze gry też były okej. Zrobione. Crash. O. Coś tu może być. Czy nie? Nie. Jednak nie. Dobra, tam już widzę, że będziemy mogli sobie elegancko wjechać. To jest skok do auta w naprawdę niezłym stylu. Jak się tam dostaniemy? Przeskoczymy. Proste, nie? Czy pod to podjadę? Nie sądzę. Wow! Zaraz, może najpierw po prostu spróbujemy tam przeskoczyć. Może tu nie będzie chyba tyle miejsca, żeby się rozpędzić jakoś. Choć kto wie. No to lecimy! Niech to. O, mały włos. No, 2 metry. A, ej, to faktycznie to będzie tylko taki podjazd, żeby się rozpędzić. Faktycznie. Dobra, ma to sens. Spróbujmy w takim razie. Patrz na to. Trzymaj się. Wow. Sukces. Zaskoczona? Może trochę. Nic nie ma. Czy to nas nie porwie znowu przypadkiem? To jest ten silny nurt. Ale nie ma żadnej innej drogi. Spróbujmy. O, no, jednak. Jesteśmy. Kurde, to jest napęd na 4 koła. Nice. Dobra, w drugą stronę. To jakaś drabinka już widzę. Moglibyśmy z niej skorzystać chyba nawet. Pytanie tylko co tam znajdziemy. Pytanie po co ta drabinka była w zasadzie, nie? Tak pewnie do klimatu, nie? Ciekawe kto tu mieszkał. Bo ja wiem, pewnie jakiś kierownik windy. Ci tutaj wiedzieli, że szykuje się coś dużego. 5 czerwca 1718 roku dotarła kolejna partia nieoznaczonych skrzyń z portu, tylko że tym razem pod eskortą uzbrojonych żołnierzy. Mimo zdenerwowania przystąpiłem do sprawdzania szczelności skrzyń, ale surowy głos kazał mi przestać. Obruszyłem się, że ktoś mną tak pomiata, ale gdy się odwróciłem, zrozumiałem, że stoję przed obliczem założyciela Thomasa Thieu. Po raz pierwszy widziałem założyciela na własne oczy. Zaschło mi w gardle i nie mogłem nic z siebie wydusić, a musiałem starannie ważyć słowa. Wytłumaczyłem, że chciałem jedynie zbadać ciężar, ale on stanowczym tonem odparł, że nie będzie to konieczne. Odetchnąłem, kiedy zwrócił uwagę ku czemuś innemu. Jeśli mam być szczery, to udało mi się zerknąć do skrzyni, zanim Thieu mnie przystopował. Kordelasy, pistolety i proch strzelniczy. Biorąc pod uwagę liczbę skrzyni i tą ilość broni, można by zapatrzyć armię. Nie powiedziałem nic Eleonorze. Biedaczka i tak już zamartwia się zniknięciem swojego brata Jacka. Ale muszę się tym podzielić z przyjaciółmi. Libertalię ufundowano na ideałach, o które to lepiej by chyba było po prostu założono, myślę. A tak też może być. Na ideałach, o które warto walczyć, nawet przeciwko jej założycielom, jeśli zajdzie taka potrzeba. Gdy będę pewny, że Eleonora i mała Abigail są bezpieczne, udam się do miasta, by poinformować o wszystkim pozostałych, przepraszam, jest późno. Do tego czasu będę siedział cicho i bacznie się wszystkiemu przyglądał. To wygląda. W takim razie to jest chyba wszystko, co tutaj mieliśmy. Tylko i wyłącznie poznaliśmy trochę historię, plus możemy przejść na drugą stronę i tu właśnie musi też być. W takich miejscach no po prostu, wow, ej, to wygląda ładnie. Cynowa kadzielnica. W takich miejscach, kurczę, no musi coś być po prostu. Jak jest coś aż tak ukryte, to nie ma opcji, że tu nic nie będzie, nie? Dobra. W takim razie, słuchajcie, wróćmy może do naszego auta. Tylko obchodzi, ponieważ tutaj Elena była. Że generalnie tutaj powinna siedzieć. Szansę, że ta winda działa? Jakieś 50%. Tak, czyli katastrofa wisi w powietrzu. Koło wodne działa, to dobry znak. Co to jest w ogóle? Zobaczmy. Co my tutaj mamy? Ej! Jezus Maria! Jezu, znowu niepotrzebnie strzelałem. Ej, pomożesz mi? Tam i tak widzę, że można dalej przejechać tą rzeką chyba. Pewnie coś tu nie wyjdzie. Cholera. Przetrzymam, ty idź do auta. Ale to ciężkie. Dzieła. Trzy na trzy. Nie ma to jak piracka technika. Czy zwróciliście uwagę nawet jak te... Jak z pocztówki. Rośliny tam były. Ta, Libertalia. Zahaczyło to i... dziką przygodę i nie daj się przy tym zastrzelić. Dlaczego zmieniłaś zdanie? Mówiłaś, że prawie odpuściłaś. Nie mogłam cię zostawić wiedząc, że wkopałeś się po uszy. No i nie wiem, czy pamiętasz. Jesteśmy małżeństwem. Na dobre i na złe. Tak. Na dobre i na złe. Tutaj. Pomóż mi. Już idę. Z drugiej strony. Wiesz, nawet jeśli ci się wydaje, że mnie chronisz, nie masz prawa ukrywać się przede mną. Nieważne jaka ona jest, powinniśmy rozmawiać i rozwiązywać problemy wspólnie, jak drużyna. Wiem o tym. Naprawdę, tylko że... Ja... Wiesz co, skupmy się na zadaniu. Nic jak cicho. Wrócimy do... Następna stacja, New Devon. Strasznie coś cicho się ustawiło. Teraz też na przykład zobaczcie... No to jest akurat zabieg celowy, że w zasadzie silnika prawie nie słychać i tak dalej. Mamy tu się skupić po prostu na utworze, który nam tutaj przygrywa. Naprawdę pięknym. Pięknym utworze. Natomiast kiedy rozmawialiśmy z Eleną, to strasznie na cicha była, bardzo cicho były te dialogi, nie wiem naprawdę z czego to wynika, ale mam wrażenie, że większość obecnych gier jest właśnie nie za bardzo tak wyrównana jeśli chodzi o dźwięki, o audio. Ja rozumiem, że eksplozja ma być głośna i tak dalej, natomiast no to, że czasami niektóre dialogi są tak ciche, a niektóre strasznie głośne, albo niektóre dźwięki aż tak okropnie głośne, jak na przykład te właśnie... element tej windy tam przy tym kole, przy tym młynie w zasadzie, to jest trochę słabe. Jakby takie rzeczy wyrównać, bo to aż jest nieprzyjemne. Jesteśmy sali. A ty gdzie? Jeszcze lecę. Na północ jedzie kilka aut Shoreline. Wkrótce je zobaczymy. Jak wam na razie idzie? Nie obyło się bez problemów, ale ogólnie w porządku. No dobrze, odzywajcie się. Nie lubię być trzymany w niepewności. Postaramy się, bez odbioru. Też się stali martwią nas, kurczę, no. Dobrze, wiecie co, na chwilę tylko coś zobaczę. Wystarczy przejechać przez most. O, dobra, za chwilę. Nie wiem, przejdziemy przez ten most za sekundkę. W takim razie przejdźmy przez ten most. Chciałem zobaczyć tylko, ile już nagrywamy, ile trwa ten odcinek. Jezu! Też nie widzę mostów, Nate, piona. Tam jest wodospad. Nie mogę, wrot jest bezsilny. O Boże. Przygotuj się. Nate, tam. Drapiemy się po skałach. Robi się. Szybko. No, to po samochodzie. Chodźmy. Nie próbowałem cię chronić. Ja tylko obiecałem sobie, że kończę z dawnym życiem. Nie tylko ty. No i jakoś nie wyszło. Nie powiedziałem ci, bo się bałem. Czego się bałaś? Że cię stracę. Chyba myślałem przede wszystkim o sobie. Wiesz? Przed nami jeszcze długa droga. Tak. Ruszajmy. Tak. Tędy. Dobrze, że powiedział to, co mi na sercu leżało i... szczery był, tak do bólu. No, przynajmniej przekroczyliśmy rzekę. Tak. Mało brakowało. Widzę, że też jest kilka możliwości. Dobra myśl. Przecież tam chciałem jakoś... No, to jak tam wejdziemy? Spróbować trafić. Jak wejdziemy? No po skałach tędy. Ale ta woda pięknie wygląda. O Jezu! Widzę, że również i... tu jest wykorzystany ten motyw. No może wrócimy tu na wakacje, co? Może kiedyś. Dobra. Tędy wejdziemy. Plena znalazła lepszą drogę niż ja. Myślę, że tam coś było do znaczenia. No, dobrze. Pięknie. I teraz tędy. Masz coś? Niestety. Co miałbym mieć? Takie pytanie. Dziwne trochę. Chyba jeszcze chciał zatrzymać, naprawdę po prostu popodziwiać te widoczki, jakie tutaj mamy. No ale naprawdę nie mamy na to tyle czasu. Jest trochę daleko, nie? No to jest chyba jedyna opcja. Oj. Proszę, złap się, Nate. No i... musimy skoczyć do tego miejsca. To tutaj chyba będzie coś. Nie proszę. Co my tutaj mamy? 1 sierpnia 1718 roku. O północy pożegnamy się z Eleonorą i Abigail. Dołączyły do innych uciekinierów na pokładzie Swift Shore, który pożegluje do lepszych krain. Modlę się, bym mógł wkrótce do nich dołączyć. Jednak nie dołączyłeś, kolego. Założyciele odebrali cały dobytek mnie i pozostałym. Czyli wszystko jasne. Skromna ilość złota, którą dołożyłem jako swój wkład, zaginęła albo ukryto ją gdzieś za wysokimi murami New Devon, przepraszam. Niedługo się przekonamy. O świcie wyruszymy odzyskać to, co nasze. Nie powstrzymali nas przed skarbcem, to i teraz nas nie powstrzymają. Moja droga Eleonoro, moja słodka Abigail, gdybym miał tu zginąć, gdybym miał was zawieść, pamiętajcie, że chciałem dla was wyłącznie szczęścia i dostatku. Mam nadzieję, że jest jeszcze dla was szansa na dobre życie. Niestety już, jak widać, nie odczytały tego zapewne. Spoczywaj w pokoju, piracie. To jest jakieś przejście. Chodźmy. No i jest jaskinia. No nie, proszę. O kurde. Dobra, to szybko wrócimy, to nie jest jakiś problem. Tak właśnie... Wahałem się tak w 50-50, że albo spadniemy, jeśli tam skoczę, że ześlizgniemy się, albo no jakimś cudem uda mi się tam przeskoczyć jeszcze szybko na bok, bo tam widziałem półkę skalną taką, która raczej była dość okej do tego typu właśnie przejścia. Niestety jednak się mi to nie udało. Tędy wejdziemy, no. To jest tak oczywiste, kurde. Na dół, na dół. Poleciała. Sądząc po ubiorze, to koloniści. Myślisz, że zginęli w walce? Nie, to chyba nie to. Spójrz na układ ciał. No, masz rację. Są ułożeni w stosy, upchnięci pod ścianami. Gdy tu trafili, byli już martwi. To zbiorowy grup, Nate. No cześć. Zdrajca? Co to jest? Spójrz na tablicę. Zdrajca. To buntownik. Kiepsko skończył. Jest jeszcze jeden. But mu się gdzieś zapodział. Aha, drugi. Faktycznie. Tędy. I co? I tu? Nie? Ciekaw jestem, czy on się tej klatki jakby złapie. Tak. No! Przecież... Nie rozumiem czasami, jak ta gra działa. Przecież kierunek ustawiłem. To jest jeden też z nielicznych miejsc w grze, tak jak zauważyłem, tabelka tutaj, z której można dowolnie spaść, jak tylko źle kierunek obierzecie. To jest fajne, a w większości miejsc są niewidzialne ściany, znaczy niewidzialne ściany. Jest tak to zrobione, że po prostu no nie spadniecie. Tylko spróbuję się Nate tego chwycić i... Znaczy na przykład chwycić się krawędzi i tak dalej, nie? Tak to w większości przypadków właśnie wygląda. Nie zawsze. I mamy most. Kolejna szubienica. Masakra, nie? O mój Boże. New Devon. Patrzcie na to. Cóż, tak też można stłumić bunt. Kto wie, może od początku to planował. Co, ogrom kolonistów? Nie. Zwabić ich tu myślą o utopii, a potem okraść ze wszystkiego, co mieli. Cóż, mówimy o bandzie piratów. Mimo wszystko, to okrutne. Nawet jak na piratów. Bardzo wyrachowany, nie? Dobra, widzę, że tam jest wejście. Bo tu pewnie niczego nie mamy do roboty. Tam się nic zaświeciło, tylko tak światło. Odbieramy słuszną karę za nasze uczynki. Zwłaszcza za bunt wobec Avery'ego. To z Biblii. Skruszony złodziej. Wyzwał. Avery miał lekką obsesję na jego punkcie. Sam raczej nie odczuwał skruszy. No, w swoim nie ma pewnie tak. Co to jest za ustrojstwo? Solidna mogolska waza. No dobrze, ale tu niczego nie ma więcej. Tu był skarb, także to raczej nie jest główna ścieżka. Tu coś jest. Ej, po tym przejdziemy sobie. Jaki motyw, kurde. Dobra, gdzie jest najbliższe... Tu będzie punkt. Klatka, na którą możemy wskoczyć. To nie wygląda stabilnie. Bo nie jest. Ostrożnie. Wybacz, kolego. Nawet go nie ruszyłem za bardzo. Oj. Przepraszam. Chciałem powiedzieć, że ten wygląd jakby miał zaraz się rozpaść. Co, klatki się tu chwycimy? Tak! Pięknie. Wow! Żyjesz? Tak. Witamy w dzielnicy Avery'ego. Całkiem tu ładnie. No. Pomijając uszkodzenia elewacji i podtopienie. Pewnie hydraulik coś spaprał. Prawdziwy raj dla złotych rączek, co nie? No dobra, więc... Wydaje mi się, że ktoś wysadził tamę i wszystko zalał. Wiesz, zapomniałem. Niezła jesteś. Dobra, to w którym mieszkał Avery? Ja obstawiałbym tamten. Jest nietknięty. Ty też jesteś niezły. No wiesz, trochę praktyki, parę książek. O, jasna cholera. Co? Co? Główne drzwi. Sam. Nadal żyje. Tak, jeszcze. Chodź. Dobra, uważaj na gości z Shoreline. Jasne. Dobrze, słuchajcie, myślę, że od tego miejsca i od tego momentu rozpoczniemy następny odcinek, także już wam teraz dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Zachęcam też do oceny tego materiału, jeśli wam się podobał. Dzięki, że oglądacie do tego momentu. Mam nadzieję, że seria wam się naprawdę podoba. Zachęcam też do komentowania, no i do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!